Cześć wszystkim na moim kanale, witam ponownie moi drodzy. Dzisiaj taką fajną ciekawostkę mam. Chciałem wam pokazać Yamaha TZR, zobaczcie. Yamaha TZR. Klient przywiózł do mnie ten motor, bo już sobie nie poradził. Remont silnika, wymieniony wał, gaźnik, cylinder, tłok, wszystko jest nowe. Motor pali, ale nie wkręca się na obroty. Spróbujemy, może się uda. Takie coś i koniec. Ale zobaczcie, co znalazłem w świecy. Wykręcając świecę, moi drodzy, zobaczyłem coś takiego. Zobaczcie. A za chwilę wam pokażę coś jeszcze lepszego. Zobaczcie teraz. Gaz do maksa. Kręcimy. Niecałe 3 bary, moi drodzy. Powiedzcie sami, cuda się zdarzają, co? To dla tych, którzy powiedzą, że silnik nie odpala przy 3 barach. Szczególnie dwusuwowy. Udowadniam, że pali. Dobrze, musimy teraz zobaczyć, co tam się dzieje w cylindrze, a podejrzewam, że coś złego się podziało. Otworzę, zobaczę. Relacja będzie później, także jak widzicie, 3 bary. Niecałe 3 bary, 2,5, nawet dopompować do 3 nie chciał. Ale silnik odpala, tylko się nie wkręca, coś tam jest nie tędy. Tak to czasem się dzieje.